Adrian Zandberg, skoto nie ma sensu, czy po to jedyny układ między lewicą a PiS? Zandberg komentuje. Nie ma żadnych ustaleń pomiędzy PiS a lewicą niż te, które poznała opinia publiczna, zapewnił w Graffiti Adrian Zandberg, lider partii Razem. Jego zdaniem, główna batalia, która nas czeka, będzie dotyczyła nie ustawy ratyfikacyjnej, tylko ustawy wdrożeniowej. Jest czas, by zadbać, żeby znalazły się w niej przepisy, które będą realnie zabezpieczać, że fundusze będą wydawane dobrze, dodał. To zależy od ich kształtu. Główna batalia, która nas czeka w najbliższych miesiącach, będzie dotyczyła już nie ustawy ratyfikacyjnej, ale ustawy wdrożeniowej. Zachęcałbym wszystkich, żeby się tym razem nie spóźnić, bo teraz jest czas na to, żeby zadbać, by w ustawie wdrożeniowej znalazły się takie przepisy, które będą realnie zabezpieczać, że fundusze będą wydawane dobrze, mówił Zandberg pytany, czy Senat do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy powinien wprowadzić poprawki, na przykład wzmacniające kontrolę społeczną nad wydawanymi pieniędzmi. To jest najrozsądniejsze, co można zrobić. Niestety wśród części opozycji jest sposób myślenia, który ja pamiętam z czasów, gdy uczyłem studentów. Na początku semestru bardzo dużo zapowiadali, później nic nie robili, na tydzień przed sesją zaczęli coś robić, a później przychodzili do mnie, żeby przenieść termin egzaminu. To tak nie działa w polityce, dodał. Wspólne listy? Skoto nie ma sensu. Pytany o to, czy senatorowie poprą ewentualne poprawki, Zandberg wskazał, że zrobią to, jeżeli będą one rozsądne. Odnosząc się do kwestii i dalszej współpracy z Koalicją Obywatelską, lider Razem ocenił, że budowanie jednej listy od Krzysztofa Śmiszka po Krzysztofa Bosaka jest absurdem. Skoto też nie ma sensu. Politycy, którzy mają różne opinie, powinni konkurować ze sobą w wyborach, mówił gość Polsat News. To dobrze, że po raz pierwszy od lat udało się zagwarantować liczone w miliardach środki na budownictwo mieszkaniowe, miliardy złotych, które trafią do szpitali powiatowych. Nie każdy mieszka w Warszawie. Szpitale powiatowe muszą być dobrze wyposażone, wymieniał. Księżycowa koalicja, pijane sny. Pytany, czy może zapewnić, że nie ma żadnego dealu politycznego, na przykład związanego z ustawą represyjną pomiędzy PiS a lewicą, Zandberg podkreślił, że nie ma żadnych ustaleń innych niż te, które poznała opinia publiczna, dotyczące zagospodarowania środków. Grzegorz Kępka cytował wypowiedź Michała Kamińskiego, który mówił, że lewica już raz uratowała rząd PiS wiosną, bo nie zgodziła się na budowanie większości z Jarosławem Gowinem. Michał Kamiński żyje w świecie fantazji. Nie lubię opowiadania bajek, że powstanie jakaś księżycowa koalicja rządowa, w której Grzegorz Braun będzie pełnomocnikiem do spraw szczepień, Krzysztof Bosak ministrem spraw zagranicznych, a Jarosław Gowin premierem. To pijane sny. Dobrze by było, żeby przestać oszukiwać opozycyjnych wyborów, zaznaczył poseł lewicy.